Siemano ludzie, witam w kolejnym odcinku ze Spidermana. Lecimy sobie dalej. To jest kurwa, nie mogę wrócić, halo. Dobra, zobaczymy się skrócić poprzedni odcinek, bo to na żonę grał. Aha, no tak, straciliśmy mieszkanie. Ciotka nas przygadnęła do swojej siedziby, do swojego biura. Ponieważ dostaliśmy eksmisję od naszego pana, który nam mieszkanie wynajmował. Żeśmy nie zapłacili czynszu. Więc fajnie. Fajnie się zrobiło. I dostaliśmy eksmisję. No Jezu, jeszcze ten idiota. Bronić się przed wystanymi z palca oskarżeniami niejakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego Skorpionem. Jak już informowałem, sfinansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Masz się kurwa czym chwalić. Przeciwwagi dla Spidermana, który nie stanowi zagrożenia i powstrzymuje złoczyńców. Nie miałem pojęcia, że gość jest świrem. Mogę jakoś kurwa pominąć, mi się kurwa nie chce słuchać. Już? Skończyłeś kurwa pierdolić? Mam nadzieję. Dobra, co my tutaj mamy? Jakiś stój nowy? A, przebranie do normalności. Tak, bo musieliśmy się zdjąć. Od czasu ujęcia Fiska. Muszę trochę o siebie zadbać. Musiałem się zdjąć stroj Spidermana. Gdzie mam iść? Na górę mam iść, dobra. A pies? Gdzie to były schody? Tu są schody, dobra. Idziemy się, nie wiem, czy kimś, czy idziemy się z kimś spotkać? Mam nadzieję, że wygodna ta kanapa. Znaczy idziemy się kimnąć, ale widzę, że coś tu możemy jeszcze zobaczyć sobie. Czy to jest młody Peter? Chudy, ale ze mnie przychlast. Młody Peter. Wszyscy przechodziliśmy trudne okresy. To też mogę zobaczyć. Tak, jarałem się końmi. Chyba każdy się jarał, nie? No, kurwa, nie powiedziałbym. Straszny przypał. Nie powiedziałbym, że każdy, bo ja się akurat nie jarałem końmi. Chyba, że chodzi o konie takie w samochodach. To tak, ale takie zwykłe, żyjące to... Tak średnio bym powiedział. Wujek Ben. Zgnie. Te zdjęcia wyglądają tak... ultra realistycznie. Znaczy, widać, że one nie są realne, że one są takie jakby wygenerowane, ale wyglądają naprawdę realistycznie. Więc tutaj propsy. No i oczywiście burdel w koszu na śmieci. Klasyka. Oktober, november, september. O, myślę, że mi się to nie wyostrzy, co my tutaj mamy. 3 kwartał chyba, rewizja budżetu, Pet Policy, Deep Clean, Men's Showers, głębokie czyszczenie męskich prysznicy, follow, co? We? Sponsors? Budowanie widzę. I co to jest ostatnie? Slice the dive? Nie wiem. Call hospitals whose fitness clubs for old blankets towels. Aha, okej. Okay. Report latest hashtags to city. Review bed layout. More LGBT programs. Halloween candy donations. Start prepares for tea giving feast. Exterminator, contract renewal, drug alcohol sweep. Nie wiem, co to znaczy sweep, muszę zobaczyć w tłumaczu. Deep clean woman's showers, neighborhood outreach. Muszę zobaczyć, co chodzi z tym sweep. Aż sobie go teraz chyba sprawdzę, bo myślę, że tutaj będzie jakaś cutscenka. To mi da chwilę. A, sweep to jest zamiatać. Okej. Okay. Wszystko jasne? Nie mogę tego przyjąć.
Możesz i zrobisz to. Oddam wszystko. Niedługo. Naucz się, proszę. Czekajcie, bo coś mi się wydaje, że tutaj nie słychać w ogóle gry. Co pomóc. Jesteś kropka w kropkę jak Ben. Musisz schować dumę do kieszeni i pogodzić się z tym, że jesteś człowiekiem. Jak my wszyscy. Martin! Zajmę tylko chwilę. Chciałem powiedzieć, że wyjeżdżam z miasta. Od teraz ty tu rządzisz. Możesz na mnie liczyć. Jak długo cię nie będzie? Na zawsze. Trudno powiedzieć. Czy coś się stało? Muszę zamknąć pewną starą, osobistą sprawę. Więc dbajcie proszę o to miejsce. Reprezentuje to, co we mnie dobre. Coś tu jest nie halo. No, to zabieram się do pracy. Coś tu ewidentnie jest nie halo. Coś... Panuli nic nie jest. Coś go trapi. Czy mogę też pogadać z ciocią? Halo? Jakąś interesję tu widzę. Na pewno nie potrzebujesz tych pieniędzy? Spokojnie. Na szczęście cały czas spędzam tutaj i nie mam kiedy wydawać pieniędzy. No trochę głupio tak brać od cioci... Nie wiem, ja umożnę, czy jak to nazwać inaczej. Hej, widziałeś mój materiał? Widziałem. Robi jest pewnie w niebo wzięty. No, wyszedł niezły viral. I wiesz co? Burmistrz Osborne właśnie ogłosił, że dziś po południu Davis otrzyma nagrodę. Wow. Czekaj, a Osborne nie ma dziś wiecu wyborczego? No i wszystko jasne. Cóż, wiadomo. Ale wiesz, to całkiem fajna chwila dla Davisa i jego rodziny. Będę zdawać relacje. Przyłączysz się? Tak, jasne. To na razie. Oczywiście, że chcę to zrobić wśród tłumu ludzi, żeby się pokazać. Każdy w sumie tak robi. Byleby się tylko pokazać. Dobra, to gdzie mamy lecieć? Masowca ukończono, okej. Okay. Przyjmowanie kasy od May jest upokarzające. Lepiej skoczę na miasto i też zrobię jakiś dobry uczynek. O kurwa, chciałem doskoczyć. Howard! Kopelat! Jak tam PG? Kiepsko się dzisiaj czuję. Tęskni za kuzynami. Mamy za sobą burzliwy okres. Właściciele budynku, w którym mieszkaliśmy, przeznaczyli go na coś innego i musieliśmy się przenieść do Fist. Tak mi przykro. Właściciele domów w Nowym Jorku bywają bezduszni. Kiedy wyrzucili mnie z mieszkania, wypuścili się z ptaki. Tylko Pidgey mnie odnalazł. Próbowałem znaleźć resztę, ale noga mi doskwiera i w ogóle. Wiesz co? Kręcę się po mieście. Może ja ich poszukam. Kolejna ta... Nie, pie... Od zajebania jest tych dodatkowych spraw. Od zajebania jest tych dodatkowych spraw. Naprawdę? O rany. Dziękuję. Zadzwoń, jeśli któregoś znajdziesz. Dobra, padło się za krótkie cięcie. Musiałem wyłączyć internet, żeby nic tutaj nie dingało. To co ja mam tutaj teraz robić? To jest tylko zadanie takie dodatkowe, ale... A, udało się to Fisk Tower. Hej Jeff, słyszałem o ceremonii. Gratulacje! Będę szczęśliwy, jak to się skończy. Ciężarówka pełna demonów to mniejszy stres niż przemówienia. Ale dzwonię w innym celu. Co tam? Dostałem cynk, że widziano demony na placu budowy Fiska w centrum. Żona urwałaby mi głowę, gdybym opuścił ceremonię, ale pomyślałem, że może mojemu znajomemu ta informacja się przyda. Rozumiem. Zakręcę się tam i odezwę później. Słuchaj, co do publicznych wystąpień, wyobraź sobie wszystkich w bieliźnie. Może nie Osborna, albo wiesz co, nieważne. No bo trochę żebym się pogubił. Nie ogadam jeszcze do tego biegania po ścianach, żeby to zrobić tak w miarę sprawnie. Dobra, pościg z autem mnie gówno interesuje.
Consolidated Shipping. Oho, napierduchę słyszę. Już jestem, Jeff. Co widzisz? O, moich kolegów w maskach. Zabić wszystkich. Moich kolegów w maskach. Zajmują teren Fiska. Dasz radę? No jasne. Powinienem, a może i nie. Nie no, powinienem. Jeśli to dobrze rozegram. Muszę tylko dobrze to rozegrać. Dobra. Ten do spania. Ten idzie w moją stronę tak fajnie. Dobra, ten też do spania. Dobra, mamy go. Okej, idzie całkiem nieźle. Mam nadzieję, że to się nie zmieni zaraz. To nie zauważył? Bo nie widzę. Nie. Teraz tylko tam może być ciężej. Teraz tutaj może być ciężej, chociaż ten się odsunął. Dobra, okej. Dobra. W sumie zrobiliśmy to po cichu. Jestem w szoku. Udało mi się to zrobić po cichu. Ale w sumie taki był plan. Macie czego chcieliście! Nie zabijajcie nas! Teren Fiska należy do nas. Nie mów hop. Aha, czyli teraz nas go automatycznie wpierdala. Dobra, okej. Dobra, mamy go. Chyba wszyscy. Cześć, Willy. Ty. O, elo, skudwysynu. Wdzianko, wyszczupla. Do twarzy ci. Się wtrącać. Czekaj, demony, kto im przewodzi? Uratuj moich ludzi, to może ci powiem. Uratuj moich ludzi, to może ci powiem. No zajebiście jesteś, Fisk. Ratuję zbirów przed innymi zbirami. Tego raczej nie miałem. Dobra, to mnie zauważył. Nie bać. Dobra. O kurwa. Czemu ty to mnie napierdalasz, typie? No to przykułem ich uwagę. Dobra. Jasne, jasne. Kurwa, ta działność. Lepiej oblecę wieżę. Może znajdę ludzi Fiska. A, już ich widzę. Czekaj, zatrzymaj mi! Nigdy się nie uchnę! Dobra, tenerzy. Dobra, ten już leży. O kurde, no więcej was matka nie miała. Wypadasz.
z gry. O kurde, dobra. No o ty w mordę kopane. O ty w dupsko. No i w dupę. No, dobra. To ja się przeliczyłem. Lepiej oblecę wieżę. Może znajdę ludzi przez. Czekajcie. Tutaj już mam ich załatwionych. Aha, dobra, to jest ten checkpointa. Dobra, nieważne. Czekaj, zatrzymaj mi! Nigdzie się nie ruszę! Dobra, to wy jesteście tutaj tymi gnojami. Kurwa no. No, movement, no. No nie da się. No fajną falę masz, wiesz? No nie da się. Halo. Czekajcie, no kurwa mać. Muszę trochę nareperować. Dobra, jesteśmy lekko w dupie. Bo ja HP jak wie, że nie mam. Jedyne dobre jest to, że oni nie są tymi strzelającymi. Kurwa. Nie o to mi chodziło. Oj, pizda blać. Bo za dużo jak tu wypierdala, kurwa, 10 tysięcy, kurwa, naraz ci wypierdoli się, kurwa, martw. Lepiej oblecę wieżę, może znajdę ludzi fiska. Czekaj, zatrzymaj mi! Nigdzie się nie ruszę! No wie, czekaj, go napierdalasz tym gównem zajebanym. No i pewnie, no. Coś się nie da, no jak to masz 10 tysięcy tych typów. Gdzie każdy kurwa napierdala. Gdzie kurwa każdy będzie napierdalać. Super, no i weź ty. Weź go tutaj jebnie, cię zapierdolę taką kosę. O, ja pierdolę, ile można. Muszę szybko znaleźć ocalałych. Dokąd
dobra. Ty zdechniesz kiedyś? Kurwa, ile można. Dobra. Trzeba się degenerować. Dobra, tyle. O kurwa, jakiś boss fight będzie. Ja pierdolę, kurwa, mać goryl. Czym ty napierdalasz, typie? No to byłeś łatwo akurat. Dobra. Jeszcze jeden poziom chyba mamy. Gdzie teraz tam? Dobra, Essa, byczki. O Jezu, jeszcze tych tu mamy pierdziaw. Dobra, jak was tu zajebać? Pewnie teraz. Pierdalaj. Gajci niebany. Dalej, gajdzie niebany. W porządku? Tak. Tak. Dzięki. Dobra. Mamy tam. Twoi ludzie są bezpieczni. Teraz twoja kolej. Kto jest szefem demonów? Może tam jest, a może nie. Sprawdź na dachu. No może. Może tam jest, a może nie. No kurwa, dzięki. Jak zawsze jesteś kurwa bardzo pomocny. Jak ja tam teraz iść? No witam. Bez jaj! Nie! Chodź! Nawet nie miałem tam jak zbyć uników, więc... Mamy to. Dalej. Okej. Udało się? Jej. Doszło mi słuchy o śmigłowcu z kulą do burzenia? Ta sprawa z demonami się skomplikowała. Spokojnie, Yuri, załatwię. Yuri, nie chcesz wiedzieć. Wow, rakiety!
śmigłowiec niszczy miasto. Wiem. Musisz go powstrzymać. No wiem. Staram się. Musisz ratować świat trochę szybciej? Pracuję nad tym. Odezwę się później. Staram się. Te rakiety mi w niczym nie pomagają. Dobra, udało się. O kurwa. Obym tego nie żałował. Cześć! Czy to Elo? Że musi pan zatrzymać helikopter! Jeden silnik z głowy, pora na drugi. To jest twój wielki plan? Zastąpić Fiska? Fisk, to dopiero początek! Udobo. Muszę wyłączyć drugi silnik. Meg. Wymyśl coś i to jak najszybciej. No to chyba wymyśliłem. Spoko, Pit, dasz radę. Mam to. No, chuja mam. Kurwa, no musiałem akurat zobaczyć w ostatnim filmie, że tam jest Elka jeszcze, no. Fuck. Fucking sraken. Wymyśl coś i to jak najszybciej. No to chyba wymyśliłem. Dobra, teraz trzeba się skupić. Jadba. Spoko, Pit, dasz radę. Mam to. Ludzie jakiego mindfucka mają. Pięknie. Te maski są genialne. Skąd je macie? Mój stalny! Dzięki! Są gdzieś w necie? Hej, Yuri. Złapałem bandziorów, ale... Ale co? Weź ze sobą drabinę. Ej, Miles. Najpierw jakąś taką dużą. Ty, psychofan. O, chcesz w papę? Kurde, muszę biec. No idziesz? Nie, muszę iść do ratusza na ceremonię taty. No tak, przekaż mu gratulacje. Miles Morales, chcesz w papę? Mam nadzieję, że to DLC wyjdzie z Milesem Moralesem. Ma wyjść. MJ, ceremonia już się zaczęła? Jeszcze się szykują. O. Gdzie jesteś? Lecimy. Utknąłem w pracy. Niedługo będę. Lecimy. Nie śpimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. Atak na opancerzoną ciężarówkę. Dobra, niech policja to ogarnia, Jezus. Jestem tylko jeden w całym mieście. Dajcie mi spokój. Ja mam też swoje życie prywatne. Kolejna wiadomość od doktora. Peter, nie chcę zapeszać, ale...
problem, który teraz zgłębiam, może nie tylko postawić projekt na nogi, ale też rozwinąć go w niedopuszczalnym stopniu. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Nawet zakręcenie kurka przez Normana. Mam nadzieję, że to wypali. Praca doktora jest zbyt ważna, żeby jej nie skończyć. Jestem jeden sam na cały Nowy Jork. Spider-Man też jest człowiekiem, też ma swoje sprawy prywatne. Odpierdolta się. Ja też jestem tylko człowiekiem. Dobra, udało się. 2 kilometry w minutę, a może 2. Tam jest wejście na scenę. Będziemy siedzieć z przodu. Chyba zebrał się spory tłum. Poradzisz sobie. Ostatnio przemawiałem w liceum. Pani Steinberg dała mi klucz. Szkoda, że nie może cię teraz zobaczyć. To nie jest szkoła. Hej, dasz radę, tato. Przecież ocaliłeś Spidermana. Teraz chyba oficjalnie jesteś bohaterem. Bohaterem? Albo gościem, który nie umie odpuszczać. Chodź, skarbie. No, Osborn. Tak się dać na go trawię. Zanim oddam głos burmistrzowi, chciałbym powiedzieć kilka słów. Nasze miasto ma wielkie szczęście. No i? Że tak wspaniali ludzie... Ta wojna gangów chyba wreszcie się skończy. Tyle ode mnie. Ale... Przekazuję głos ale tak już całkiem? No wiesz, właściwie jest jeszcze kilka znaków zapytania, ale... To znaczy? No, odjechał stamtąd samochód oznaczony logo Consolidated Shipping. Coś tu serio nie gra. Pytanie co? Może potem pójdziemy na kawę i pogłówkujemy? Tak. Dziękuję ci. I ten nie spierdol tego. Nie ująłbym tego lepiej, ale spróbuję. Jak już wiecie, Jefferson Davis jest bohaterem. Ale może zamiast pić kawę, zjemy razem kolację? No, mógłbym wpaść i coś upichcić. Albo możemy spotkać się w neutralnym miejscu i zjeść normalny posiłek, który da się zjeść. W uznaniu niespotykanego męstwa i nadzwyczajnego zaangażowania mam wielki zaszczyt przekazać posterunkowemu Davisowi niniejszy medal honoru. Telefon. Jestem trochę zajęty, Jim. To chyba pilne. Dobra. Moje gratulacje. Dziękuję, panie burmistrzu. Chciałbym podziękować mojej rodzinie. Żonie Rio i synowi Milesowi. Bez ich wsparcia niczego bym nie dokonał. Tak? Czekałem przez wiele lat na tę chwilę. Kto mówi? W nadchodzących dniach twoja firma, miasto i wszystko, na czym ci zależy, legnie w gruzach. Ludzie będą błagać cię o pomoc, ale ty nie zdołasz ich ocalić. Słuchaj, pajacu, dostaję takie pogróżki 2 razy dziennie. Pokaż, że masz jaja i powiedz, czego chcesz. Chcę, żebyś cierpiał.
to się najebało. Miles! Miles! Nic ci nie jest! Miles! Miles! Peter! No dalej! Peter! Miles! Miles! Dzięki Bogu! Słyszysz mnie, skarbie? Słyszysz mnie? Peter! Jeśli tak, ściśnij moją rękę! Zostań tu! Poszukam twojego ojca! Peter! Ocknij się! No już powiedz coś, proszę! Mamo! Kurwa, Peter leży nieprzytomny. Ja pierdolę, co to się odjebało? To jakiś obłęd. Muszę przejść naokoło. Co tu się odpierdoliło teraz? Ta naokoło. Nie mogę odejść, muszę znaleźć mamę. Naokoło, ale którędy naokoło? Wiecie, tędy chyba. Tędy. Co to się odpierdala? O rany! Mamo! Mamo! Miles! Nie mogę oddychać! Kurde! Szybko! Myśl! Zaraz puszczę! Nie puszczę, chłopie, się cieszę cię, miłe. Dawaj mi les moda, ale chcesz papę. W porządku? Dobra robota, Moon. Nic ci nie jest? Tak, w porządku. A ty jesteś cały? Nic mi nie jest, mamo, nic mi nie jest. Jesteś cała? Tak, nic mi nie będzie. Nic mi nie będzie, nic mi nie będzie. Dobra, słuchaj, muszę znaleźć tatę, dobrze? Nie, Miles, tato. Nie! Miles, nie! Tata tam jest. Ja pierdolę. Miles! Będę ją teraz przejść. Cześć, no to jest jakiś hydrant. Będę ją tu kurwa przejść. Endy? Tata żyje, czuję to. Tata był tam. Co jest, doch? Demony. Ja pierdolę. Mogę przejść dookoła, żeby ich ominąć. Gdzie mam jakiś otwarty bagażnik? Pewno szkło, ale chuj tam, no co zrobisz? Nie! Nie! Co nie robią tym ludziom? Kim są te demony?
Muszę ich jakoś ominąć. Wiem, że musisz ich jakoś ominąć, tylko pytanie moje jest jak? Znaczy, na pewno nie może mnie tutaj ten typ zobaczyć. Wajbane tekstury. Ja pierdolę. Dobra, spokojnie Miles, spokojnie, powoli. Dużo światła. Tata tam był. Muszę mu pomóc. No dobra, wiem, ale nie widzisz ile tutaj jest tych demonów? Czy chcesz kurwa dostać kulę w łeb? Już. Bo mi się nie marzy dostać kuli w łeb. Miles, jesteś głupi. Nie! Nie! Stój! Nie! Dosyć! Musimy iść! Już! To ty jesteś tym szefem! Tato! W sumie teraz to wszystko nabiera sensu. Tato! Tato! Tato, nie! Obudź się, tato. Obudź się. Obudź się. Tydzień później. A salwa honorowa to gdzie jest, kurwa, ja się pytam. Biegu mać. Bardzo mi przykro. Znamy się? Jestem Peter Parker. Byłem w ratuszu, kiedy... Słuchaj. Wiem, że mnie nie znasz, ale chciałem powiedzieć... Wiem, co czujesz? To chciałeś powiedzieć, tak? Albo czas leczy wszystkie rany. Albo nie martw się. Bóg tak chciał? Przepraszam, chciałem tylko... Tylko pomóc. Wiem. Przepraszam za niego. Nie wiem, co mam z nim zrobić.
No co, jak co, ale śmierć ojca to jest w chuj ciężki temat. Wybacz, Jeff. Co prawda nic o tym nie wiem, ale... Zaczęliście już szukać Martina Lee? Nie, mówiłam ci, nie zacznę obławy bazując na przeczuciu Spidermana. Ale mówię ci, to musi być on. Załatw jakieś mocne dowody, to pogadamy. Mocne dowody. Dobra. Hej, to ja. Hej, co o tym wszystkim myślisz? Chyba nawaliłem. I przeze mnie dzieciak stracił ojca. Za dobrze cię znam, by cię prosić, byś się nie zadręczał. A co z policją? Mają cokolwiek na Lee? W ogóle go nie szukają. Nawet Yuri mi nie wierzy. W takim razie sami go znajdziemy. Trochę węszyłam w tej sprawie. Sprawdź ten adres. W zeszłym roku Martin Lee wykupił pakiet kontrolny akcji tego centrum recyklingu. Myślisz, że się tam ukrywa? Może. Na pewno nie ma go w Fist. Jeśli nie zastaniesz go w tym centrum, może natkniesz się na coś, co cię do niego doprowadzi. Tak. Brawo, MJ. Dam znać, jak się czegoś dowiem. A, jeszcze jedno. Rozmawiałam z detektywem, który przesłuchiwał demony. Twierdził, że Martin Lee potrafi, cytuję, skazić człowieka. Skazić? Co to znaczy? To taka kontrola umysłu, która wyzwala negatywną stronę ofiary. Sprawia, że robi rzeczy, których normalnie by nie robiła. Trochę to naciągane. I mówi to gość, który biega po ścianach. W sumie cięta riposta. Dobra, ludzie. Myślę, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek. Troszeczkę się on przedłużył, ale myślę, że no, odcinek był mocny i to bardzo mocny. Więc jestem z niego zadowolony i to nawet bardzo. Tak więc jeśli wam się spodobało, to zostawcie lajka, zostawcie coś po sobie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego.